czarny, długi, gruby. Nie. No, pewnie, że pokażę. Czekajcie, czekajcie. Nie dbasz w ogóle o mnie. Dbam! Nie dbasz. Dbam. Nie zabierasz mnie do restauracji. Ale ty mnie zabierasz. Ja bym chciał zjeść, ale to ty mnie nie zabierasz. Chciałabym dostać kwiaty czasem. Kwiaty. Pamiętasz, że ci kupiłam kwiatuszkę, żebyś się... Ale nie robisz mi prezentów w ogóle. Ty bym chciał nosić biżuterię, jak koledzy. Na wakacje mnie nie bierze. Były wakacje. Byliśmy na wakacje. Nie byłyśmy. Byłyśmy? Ale to ja zorganizowałem. A chciałem, żebyś zabrała mnie. Było do Egiptu. Wszyscy moi koledzy byli w Egipcie. Nie dam! Daj dupy, proszę. Nie dam. Nie mów Bartkowi, nie mów Bartkowi! Ale przecież to będzie pierwsze, wyrzuci mnie z domu! Ale to będzie pierwsze, czy mu się pochwalę. Nie, no weź, bo będę... Muszę, no. Będę, on powiedział, że będę spała na tym, na ogródku. Pamiętasz, jak mówiłeś, że mnie kochasz? Faj. Się. Mi był. Słuchajcie. Takie na grubość i mniej więcej takiego kształtu. Tak. Wydłużone, czarne, w pręgi, nie w pręgi, w takie... Nie w pręgi owinięte, tylko w takie jakby kółka białe, równomiernie ułożone. Połączyłam i słuchajcie, wleciałam tam w tą budę, bo to budka była. Wleciałam w budkę, wzięłam 3 bilety, pani widziała, że byłam bardzo podekscytowana i byliśmy na koncercie. I widzieliśmy na koncercie pana Dawida, bucia, no bo nie mogę, no tak się chcę, że nie umiem powiedzieć. Dobra, już. Okej. Okay. I słuchajcie, no dobra, dobra, to chyba jednak było moje trochę takie małe marzenie. No, to jednak był mały głos. Super, dobra. No, przepraszam, ale po prostu bardzo się cieszę, że mi się udało No, bo się ekscytuję. Zwane Anakonda, zwycięża Patriota. Anakonda? Bielanowski. Kobiety nie są zbyt dobre w szachy. Każdej mógłbym oddać gońca na starcie partii, a i tak bym to potem wygrał. Teraz co? To chyba dlatego, że nie są wystarczająco bystre. Nie sądzę, że powinny brać się za tego typu intelektualne wyzwania. Ich aktywność powinna ograniczać się do... Ja się zaraz tym królem skitram, spokojnie. Dzień dobry. 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 Dzień dobry.
aha, nie ma. Nie no, coś jeszcze jest. Dobra, znowu sprawdzam, czy nie ma mola. Więc sadek. Ale dobra, można go next, bo ta partia się nie liczy. Tak, to było do 3 razy sztuka i musiała przyjść taka partia. Tak. A w ogóle widzę, że mi coś czeską pajacuje. Ja a nie, już zrobiłem. Wysyła jakiegoś klipa. Oho. Podpis seksista 9.5. Nie, bo mi się zła karta włączyła tam. To nie musisz tego oglądać. To jest bardzo skomplikowane. Nie, to jest. Myślę, że to nie jest w ogóle skomplikowane, tylko po prostu nie myślisz. Ja ich widzę. Widzę Nihala Sarina i panią Jamal. No dobra. Jak woda była przejrzysta. Po prostu słuchajcie, czułam się, jakbym była syrenką z H2O wystarczy kropla. Bo w tej głębinie czułam taką ciszę i tylko takie pstrykanie, co. Sekundeczka, sekundeczka. Na jedną noc, a już nie spadam. Skarbie to nie czas. Kiedyś na pewno coś przyciągnie nas. Dziwia natura, co zmusi nieraz. Hotel full opcja, mówisz i masz. Twarz pod tango, lik i połwajasz. Ma sens widokiem, uśmiech jedna fałsz. Żeby nigdy przenigdy nie... Nie bić takiej związanej figury, bo przyniesie ci to korzyści materialne, jeżeli wytrzymasz. I teraz zobaczcie. Oczywiście możemy tutaj już to zbić wszystko do zera i ta końcówka jest totalnie wygrana, ale jak popatrzymy, to jeżeli przeciwnik gdziekolwiek ruszy gońca, to traci piona, jeżeli ruszy wieżę, to traci gońca, jeżeli ruszy króla, to traci gońca. I to oznacza, że w tej pozycji możemy w nieskończoność stać, żeby uzyskać jak największą przewagę. Wiem, że ta pozycja, tak jak mówię, jest wygrana, ale mówimy o uniwersalnej zasadzie, dlatego też zobaczcie, że ja się nie śpieszę. Przeciwnik będzie wykonywał ruchy, aż w końcu się mu skończą te posunięcia. Widzicie, rusza się tu pionkiem, niedługo tu, tu i koniec. A ja sobie czekam. I to jest tak zwany cugzwang, bo gdziekolwiek się nie ruszy, to coś traci. I bardzo często to jest na motywie związania. Mogę wam ułożyć zadanie, które właśnie dotyczy tamtej książki. Okej, okay, już przeciwnik oddaje mi pierwszego pionka. Inkasujemy go. Teraz... Okej, okay, dobra widzowie, uwaga, to jest mocne. Tylko trzeba się wsłuchać. Dałby radę by się mój dzisiaj do fryzjera? Tak, tak, tak. Poproszę numer telefonu? Aleksander Kardaś. Nie słyszeliście? Tam laska poprosiła o numer telefonu. Dobra, co to za shot? Bardzo dobrze mi robi. Nawet jak leżałem na wakacjach, to takie przebłyski nowego kontentu mi się pokazały. Ale nie będę wam... Okej, on tam już ci się czai. Namata. Namata mi się... O kurde, no. Ty chwila, i ty tu. Bo jak on ci zbije teraz, to ty możesz... To ja zostaję mata wtedy. Mam plan. Tylko nie wiem, czy on jest mądry. Ty, ale ja już przegrałem. Nie. Zagram. Tak. Zaufaj mi, Damian. Nie ma jest, jak nam to zbiją. Nie będzie mata. Uratuję cię. Bo jak on ci zbije, to ja gram Hetman tu. Nie wiem, czy widzisz. No jak? Przecież jak on mi to zbije, jak ja to zbiję, to jest mat już. Przegraliśmy. O kurde. Dobra, kręcimy kołem, to będzie niezłe. O ja. Hi Vlad, thank you for joining the call. What is your chess.com username, please? JustCall95. Thank you, Tomek. And Vlad, what is yours? Dobra, ty go nie dasz pata. Fazi złodziej piw na wolnym, yo! A mój ruch, tak? Kurwa, 10 sekund. Nagła tak spawacza. Poleciało ci po skarpecie, kurwa.
Beats, król parkietu, yo. Dobra. Siedzisz w necie, ty kurwa. Estasito, widzowie. Dobra, spokojnie, mówię, nie! Nie, spokojnie, ustaw się, masz się przepchnąć, bo serio, nie wylecimy! No a ten, dobrze, dobrze, w porządku, jeszcze jedna osoba jest przede mną. No i wiecie, ja stoję tak, tu mówię, mówię, Boże, przepraszam, nigdy nam się to nie zdarzyło, ja nawet nie wiedziałam, że jest jakaś kolejna kontrola, wiecie, gadam. W ogóle nie wiedziałam, że mamy kolejną kontrolę i oni tacy wkurzeni zaczęli, ten facet siedział i się pyta, dobrze, nazwisko poproszę. I wiecie, żeby nas... Ktoś ma mniej niż 15 lat. Mam taką laseczkę. Jak widzicie, w tym miejscu. Jeszcze można. Tak, patrz. Ale darowanemu psu? Nie, zębo... Dobra. Szach tu. Szach tu, szach tu, bicie. Tak. Ja, widzowie, nagrywaj. Szach. Szach. Yeah! Jaki kombo! Bez kitu! Patrzcie! O, tak jest! Tak jest! Się zgadza! Maniera! O, tak! Bardzo ładne posunięcie! Ej, serio, widzowie!